Jest mi niezmiernie miło gościć dzisiaj i porozmawiać z panem profesorem Wojciechem Cichym. Nietuzinkową postacią naszej uczelni, wybitnym naukowcem, pediatrą, lekarzem. Ale tak właściwie kolejność powinna być, że przede wszystkim lekarzem. Panie profesorze, pierwsze pytanie, które jest pytaniem w zasadzie standardowym, a brzmi następująco. Co zadecydowało o wyborze przez pana profesora zawodu lekarza? Panie dziekanie, zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym naprawdę nie z uśmiechem, ale z pełnym wewnętrznym przekonaniem podziękować za tak miłe narysowanie mojej sylwetki słowami. I odpowiadam na pana pytanie. Otóż miałem w liceum w Rawiczu, które kończyłem, bardzo fajnego i miłego kolegę Eugeniusza Błaszczyka, który dużo rzeczy wspólnych ze mną w liceum wykonywał, robił, a także i planował, co w życiu będziemy robić. I to jego namowa właściwie spowodowała, że poszedłem zdawać egzamin, który wtedy był zupełnie inny jak teraz, na medycynę do Poznania, chociaż moja mama, która przed wojną jeździła na wakacje do Kwiejc i do Sielc, które były majątkami kontradmirała Józefa Unruga i tam spotkała pana profesora Wiktora Brosa, stale namawiała mnie, że mam iść na studia do Wrocławia. Zamiast wybrać znajomego mamy, pana profesora Brosa we Wrocławiu, wybrałem kolegę, przyjaciela Eugeniusza i poszedłem do Poznania. I jestem z tej decyzji bardzo zadowolony, a przyjaźń moja z Genkiem, który też skończył z czerwonym dyplomem studia, do dzisiaj trwa. Panie profesorze, to były studia w latach powojennych. Zapewne różniły się od dzisiejszych siłą rzeczy. Jaka była atmosfera tamtych lat? Jaka była specyfika tych studiów? Każdy z Państwa, z którym przeprowadzam, ma pewne swoje poglądy, jakby swoją pamięć dotyczącą tamtych czasów, a wrażenia pana profesora. Słusznie pan dziekan zauważa, że to są wrażenia albo jest jakiś element związany z pamięcią. W mojej głowie, jako chłopca, który rodził się w Rawiczu, w mieście pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem, była to sytuacja o tyle ciekawa, że spotkałem tutaj wielu życzliwych ludzi, wbrew tradycyjnym opiniom o poznaniakach, że są może nieco mniej gościnni, że są nieco mniej otwarci, ale nie było może tak zróżnicowanej liczby kolegów z różnych innych miejscowości, bo większość z nas była jednak z województwa poznańskiego. Natomiast jeśli chodzi o relacje wewnętrzne kolegów, one były dobre, chociaż zazdrosne. Ja myślę, że pierwszym takim elementem, który spotkałem, to była kwestia na anatomii. Wtedy pan profesor Józef Kołaczkowski zarządzał tą dziedziną medycyny, kiedy nie wszyscy wszystkim kolegom chcieli, którzy mieli, pożyczać czaszki na przykład. Nie wszyscy mówili, co i jak pytają asystenci. I była też sytuacja związana z tym, że postrzeganie tych, którzy nas nauczali, było trochę inne chyba jak teraz, a wrażenia mimo wszystko adaptacyjne z pierwszego roku są pozytywne, chociaż została jednak ta sprawa konkurencji między nami z małych miejscowości, a tych, którzy są z Poznania i są z rodzin mających już swoje korzenie medyczne. To jest zawsze pewien taki problem, pewnie dzisiaj także. Wymienił pana profesora Kołaczkowskiego, ale to też były czasy wybitnych osobistości i wielkich uczonych w naszej uczelni. To był pan profesor Kurkiewicz, to profesor Groniowski, pan profesor Dega, pan profesor Olech Szczepski wreszcie, dziedzina bardzo bliska panu profesorowi. Co mógłby pan sobie parę słów wspomnieć o tych czasach, o tych wielkich osobowościach, szczególnie tych, z którymi pan się osobiście zetknął, czy przez długie lata pracował? Ta impresja moja właściwie składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest taka, co mówiono o profesorach, a druga, którą słusznie pan dziekan zauważył, co sam człowiek postrzegał w kontakcie z tymi profesorami. Był bezwzględnie kult stanowiska, kult wiedzy, kult wykształcenia i kult profesora jako tytułu. Ten kult wyrażał się w różny sposób, także w zachowaniu naszych studentów w odniesieniu do profesora, kiedy nie wołało się na niego z końca korytarza: panie profesorze, ja mam sprawę, chciałbym, żeby pan stanął na chwilę, a ja z panem chciałbym porozmawiać, co przeżyłem przecież sam.
Był też kult związany z tym, że profesorowie nie w sztuczny sposób, ale w naturalny sposób byli dystyngowani i ta dystynkcja była przypisana im, tak jak powiedziałem, naturalnie. Oni ją nie obnosili, tylko po prostu postrzegana dawała człowiekowi pewność, że jest pewna hierarchia też w zakresie poszczególnych funkcji w jednostkach, w których pobieraliśmy naukę. Z drugiej strony wymienione przez pana nazwiska były jednak luminarzami nauki i ta zewnętrzna forma bycia połączona z wewnętrzną formą umiejętności przekazywania wiedzy nam na wykładach dawała właśnie tą rzeczywistą wielkość. Ja pamiętam, że mówiono o panu profesorze Groniowskim, że uczył się na przykład też w Krakowie wymowy i oratorium. Miał swoje sposoby przekazywania słowem takiej wiedzy, która malowała obrazy. Wtedy nie było takich sposobów przekazywania, jak mamy dzisiaj, takiej technologii przekazywania obrazu. Stąd słowo jako drugi układ sygnałów musiało rysować obraz, który jest pierwszym układem sygnałów. I to tamci profesorowie potrafili. Panie profesorze, kilkadziesiąt lat pracy na uczelni to kilkadziesiąt lat pracy naukowej. No i właśnie impresje z pracy naukowej, bo można być lekarzem, i bardzo dobrze, można być lekarzem i naukowcem. Pan profesor godził te dwie rzeczy. A co skłoniło do pracy naukowej pana profesora? Bardzo dziękuję panu dziekanowi za tą ocenę, że godziłem, chociaż nieumiejętnie. Muszę zupełnie szczerze przed wszystkimi, którzy będą to słuchać czy oglądać, powiedzieć, że jednak u mnie była pewnego typu sytuacja związana z tym tak zwanym divide in partes non equales. Dzieliłem trochę czas i decyzje związane z tym, czy pracuję jako lekarz, czy pracuję jako naukowiec, na korzyść nauki. Z różnych powodów to wynikało, ale sama sytuacja powodująca moje pozostanie na uczelni, a także chęć wykonania badań naukowych, związana była po raz pierwszy z spotkaniem na trzecim roku z panią profesor Marią Chmiel. Pani profesor miała niezwykły talent do przekazywania wiedzy, jak pan dziekan był łaskaw powiedzieć, tej pediatrycznej w ramach propedio, provenire, wprowadzenia do pediatrii, ale też potem sama uczyła nas tego, co dzisiaj nasza uczelnia, myślę, że w tym też przoduje, mianowicie wiedzy i umiejętności. I nauczanie wiedzy i umiejętności przez panią profesor spowodowało, że może bardziej posiadłem wiedzę niż niektóre z umiejętności. Wynikało to też z tego, że w pewnym okresie potem po studiach chciałem rozpocząć specjalizację z chirurgii, ale z uwagi na zmiany związane z stawami musiałem tą specjalność zawiesić i powróciłem w związku z tym do pediatrii, już jak gdyby przygotowany w działaniach na rzecz nauki, w Studenckim Towarzystwie Naukowym. Może ciekawostka, nie wiem, czy niektórzy koledzy to też nie powiedzieli, ale Studenckie Towarzystwo Naukowe w tamtych czasach na naszej uczelni odtworzył i prowadził pan profesor Andrzej Wojtczak, który był wiceministrem zdrowia w pewnym okresie. I on, pan profesor Wojtczak, również promował studenckie koła naukowe poznańskie w konkursach różnych w Polsce. I nasze koło podiatryczne wygrało jeden taki konkurs i w związku z tym staliśmy się jak gdyby znani w środowisku pediatrycznym. I potem, po skończeniu studiów, to zaowocowało tym, że i pani profesor Chmielowa, i pan profesor Szczepski zaproponowali nam ewentualne pozostanie na wolontariacie wtedy. Takie czasy akurat. Panie profesorze, no teraz niewątpliwie i studentom, i młodym naukowcom jest dużo łatwiej, tak uważam, jeśli chodzi przynajmniej o działalność naukową, w tym przynajmniej aspekcie, że nie ma już barier. To znaczy mamy kontakty z wszystkimi uczelniami, jakimi chcemy. Mamy błyskawiczny przekaz informatyczny. To też nie jest problem. Ale kiedyś wyjechać za granicę to był problem. Ale pan profesor czasami wyjeżdżał. Jakieś impresje z takich wyjazdów? W 1972 roku pan profesor Bogusław Halikowski, który wtedy był szefem katedry i kliniki w szpitalu pediatrycznym w Krakowie, zaprosił mnie poprzez pana profesora Szczepskiego do udziału w kursie z genetyki.
Ja miałem taki okres, kiedy byłem skłonny zająć się genetyką. To się potem w określony sposób sprofitowało u nas na uczelni. I pojechałem na ten kurs do Krakowa. W Krakowie pan profesor Halikowski po dobrze ukończonym i zdanym kursie z genetyki zaproponował mi wyjazd do Wenecji. 1973 rok. Pan profesor pełnił wtedy funkcje różne w towarzystwach europejskich i jednym z przywilejów takiej funkcji było to, że mógł zaproponować protegowanemu, w cudzysłowie oczywiście przez siebie, młodemu lekarzowi wyjazd i sponsorowany on był przez Towarzystwo Pediatryczne Europejskie. Ogromnie byłem wzruszony tą decyzją pana profesora Halikowskiego i moja estyma do niego, sympatia, a także możliwość korzystania potem z jego wiedzy, jak był w Szczecinie kierownikiem, spowodowała to, że pojechałem na ten wyjazd. Byłem na tym wyjeździe, proszę sobie wyobrazić, nawet z małżonką, ale braliśmy udział we wszystkich sesjach. Sesje były we wspaniałym miejscu, Isola San Giorgio Maggiore, gdzie można było różne rzeczy widzieć, dodatkowo kulturowe, a jednocześnie i naukowe. I ten wyjazd na trwale wrył się w moją pamięć. I potem chęć wyjazdu, która była, jak pan dziekan słusznie zauważył, nie taka jak teraz, spowodowała, że myślałem o ubieganiu się o stypendium zagraniczne. I miało to miejsce. I to nastąpiło. I wyjechałem w 1979 roku na właściwie prawie trzyletnie stypendium Fundacji imieniem Aleksandra von Humboldta. A zaowocowało to też tym, że w naszej jednostce, w dawnym szpitalu, Instytucie Pediatrii, a teraz w szpitalu PSK 5, było nas wtedy pięcioro stypendystów Fundacji Humboldta, których ja, wliczając w to siebie, zapromowałem u Humboldta. Była pani profesor Ania Latos-Bieleńska, pan profesor Andrzej Jankowski, pan profesor Kołecki Paweł i pan profesor Jacek Wachowiak i ja. Także byliśmy jednym z najsilniejszych w Polsce ośrodków mających stypendystów Humboldta w swoim składzie osobowym. Panie profesorze, to wielkie osiągnięcia oczywiście, ale czy pan profesor jeszcze oczywiście z perspektywy czasu, patrząc na swoje naukowe życie, uważałby za swoje największe osiągnięcie, czy jedne z większych, oprócz uczestnictwa tego rodzaju, bo to jest bardzo dużo. Ciekawa konstrukcja pytania, którą pan dziekan zadał, ale ona jest związana z tym, że może należałoby odpowiedzieć, co ja robiłem w czasie pobytu za granicą. Otóż w czasie pobytu za granicą byłem uczniem pana profesora Wernera Creutzfeldta w Göttingen, który był niesamowitym nauczycielem, dlatego że znajdował czas na zadawanie wszystkich odpowiedzi, ale warunek był jeden, że on miał zmiany w kręgosłupie i stał zawsze przy katedrze, natomiast wszyscy inni nie mogli siedzieć, jak ktoś chciał z nim rozmawiać, bez oparcia. Musiał stać i słuchać, co pan profesor odpowiada. Natomiast to, co teraz powiem, związane było rzeczywiście z przeniesieniem z Fundacji Aleksandra von Humboldta do Polski moich tam już rozwiniętych zainteresowań w zakresie enterohormonów i w zakresie sposobu działania różnego typu składników żywieniowych, białek, tłuszczu, węglowodanów, witamin, minerałów, także wody, na funkcję trawienia, wchłaniania, transportowania, deponowania i wykorzystania pożywienia. To wszystko stanowiło potem ten zaczątek utworzenia i ubiegania się, potem uzyskania zgody władz naszej uczelni, o utworzenie kliniki gastroenterologii dziecięcej czy pediatrycznej, obojętnie jakbyśmy to nazywali. Panie profesorze, czy jest jakieś marzenie, czy było marzenie, które panu profesorowi się ziściło? Tak, nie powiem w 100%, ale w większości. Czy ewentualnie myślał? Panie dziekanie i szanowni państwo, było takie marzenie, które może się wydać dziwne. Otóż chciałem, że jak otrzymałem, już uzyskałem wiele tych tytułów i zaszczytów, bez wsparcia kolegów z naszej uczelni byłoby to niemożliwe też. I kiedy byłem akceptowany przez różne grupy w naszej uczelni z różnych kierunków i dyscyplin, to w pewnym momencie oczywiście nastał czas, kiedy trzeba było myśleć o emeryturze. I marzyłem sobie, żeby moje ukończenie pracy w uczelni miało właśnie taki przebieg, jaki miało.
Tak jak pożegnał mnie cały zespół kliniki i katedry, tak jak pożegnali mnie koledzy z naszej uczelni, tak jak pożegnali mnie koledzy kierunkowo zainteresowani moją pracą z Polski i z zagranicy, to było moje marzenie, żeby oceniano mnie nie jako pełniącego funkcję i nie jako kierownika, tylko jako człowieka. I 2 grudnia 2012 roku pan profesor Jarosław Walkowiak, prorektor naszej uczelni, teraz mój następca, dokonał rzeczy, wydawało mi się niemożliwej, albowiem w zamku w Kurniku takie spotkanie pożegnalne dla mnie, a potem w następny dzień sesję naukową poświęconą także mojemu odejściu zorganizował. Jest to dla mnie niezwykle wzruszające i dlatego wymieniam profesora Jarosława Walkowiaka jako spiritus movens, tego wszystkiego, co miało miejsce i spowodowało, że moje marzenie zrealizowało się. Chciałem być człowiekiem, jak odchodzę, a nie tylko naukowcem. Panie profesorze, właśnie pan profesor był naukowcem, jest w dalszym ciągu, jeszcze ciągle pan profesor jest aktywny zawodowo. Dziękuję. I panie profesorze, a wolne chwile? Wolne chwile były związane z tym, że mam bardzo fajną i niezwykle uczciwą, a także lojalną żonę, która pod pojęciem lojalności rozumiem to, że akceptuje mój czas, który ja zagospodarowuję, ale daje też perspektywy różnego typu bycia nas razem. Niestety tak Pan Bóg zrządził, że nie mamy dzieci, podobnie jak profesor Olek Szczepski, w różnych miejscach. I tymi naszymi wolnymi chwilami zapełnialiśmy czas, grając w tenisa, chodząc na kursy tańca, ucząc się języków, słuchając Chopina, bo to taka moja druga miłość od 20 lat, kiedy właśnie w ten sposób chciałem jak gdyby próbować udowodnić, na razie nieudolnie, że Chopin nie tylko chorował na gruźlicę, ale chorował także być może na mukowiscydozę. I 14 kwietnia 2014 roku za zgodą kardynała Nycza i innych osób udało się nam zobaczyć razem z profesorem Michałem Witem z Polskiej Akademii Nauk od nas i z panem profesorem Doboszem z Wrocławia serce Chopina i ocenić, czy zewnętrznie było możliwe powiedzenie, że chorował Chopin na gruźlicę. Okazuje się, że tak zewnętrznie można było, jeśli chodzi o gruźlicę, ale o mukowiscydozę nie. Więc mój wolny czas poświęcony żonie i poświęcony wspólnym naszym zainteresowaniom podzieliłem jeszcze na drugą część, kiedy razem z żoną, bo ona też się tym interesuje, interesujemy się Chopinem. Mamy nadzieję, że za 50 lat może ktoś dostanie zgodę na badania genetyczne, może będą one innego typu w sensie metodologii. Natomiast teraz musimy się na razie zadowolić jak gdyby koncepcją, że być może Chopin, którego duch unosi się nad całym naszym narodem i nad całym światem, też niestety chorował na mukowiscydozę. Pozwolę sobie tylko jeszcze jedno zdanie dodać. Dzięki życzliwości magnificencji rektora, pana profesora Andrzeja Tykarskiego, miałem możliwość wygłoszenia wykładu inauguracyjnego o Chopinie i jestem za to ogromnie wdzięczny. To jest też wielkie przeżycie dla mnie i dowód megakulturowego patrzenia na medycynę przez władze naszej uczelni. Pan dziekan zresztą też w tym brał udział, więc bardzo dziękuję za tak okazaną mi życzliwość zapełniania wolnego czasu. Może i tak, ale ten wykład wszyscy pamiętamy. Jak bardzo dziękuję. Pod wrażeniem wiedzy i sposobu przekazu. Tego profesor rysowania mówi, słowem. Profesor Grajek mówi też fantastycznie. I też miał wykład inauguracyjny, tak, troszeczkę wcześniej. Tak. Poświęcony właśnie sercu, które się nie chce regenerować. Właśnie. Pomimo różnych właśnie, prób. Tak. Ale czynione są w każdym razie wysiłki. Ale a propos wykładu, panie profesorze, gdyby teraz miał pan pozostanąć przed społecznością akademicką i wygłosić wykład z dowolnej, ale ulubionej przez siebie dziedziny. Czemu mógłby być on poświęcony? Panie dziekanie, drogie koleżanki, drodzy koledzy, którzy będą nas słuchać, chyba poświęciłbym go czasowi, zegarowi biologicznemu człowieka. W ubiegłym roku za geny regulujące rytm dobowy dwaj uczeni dostali Nagrodę Nobla, a ja z jedną z moich wychowanek, panią dr Natalią Kobelską-Dubiel, napisaliśmy kiedyś pierwszy artykuł w Polsce dotyczący zegara biologicznego, w którym sugerowaliśmy, chcieliśmy przekonać
że ważne są trzy okresy w życiu człowieka. Okres wchodzenia w życie, kiedy jesteśmy homo ascendens, okres przechodzenia przez życie, kiedy mamy transitorius, jesteśmy przechodzącymi przez życie i potem jesteśmy homo descendens, czyli schodzimy z życia. I w związku z tym, zawężając może pytanie pana dziekana, czas jako element zużywany w różnych fazach tych trzech naszego życia, niezwykle ważnych, żebyśmy dojrzeli emocjonalnie, fizycznie, intelektualnie i mieli kapitał do przejścia przez życie z pożytkiem dla innych, ale żeby schodząc z tego życia, żebyśmy wiedzieli, że nie zostawiamy za sobą pustki, że jest coś, czym w swoim postępowaniu życiowym żeśmy wypełnili to nasze życie. I dlatego właśnie bardzo mi się podobał wykład profesora Grajka o odpowiedzialności. Jak przejść przez życie, żeby przenieść przez to życie czas, który jest nam dany, bo Seneca powiedział, umieramy z chwilą narodzin, ale jak również zrobić tak, żebyśmy w zgodzie sami ze sobą i w zgodzie z innymi przez to życie przeszli. Mówiłbym właśnie o czasie. Właśnie. Panie profesorze, czy to byłby też dobry wykład dla studentów, którzy no, mają 20 kilka lat, opuszczają uczelnię? Gdyby pan profesor chciał jakąś, nie chcę powiedzieć ponadczasową, ale dużą życiową prawdę przekazać naszym absolwentom, późniejszym lekarzom, na swoje dalsze zawodowe, być może naukowe czy organizacyjne życie, co by to mogło być? Panie dziekanie, obok życia, o którym mówiliśmy jako temacie, i obok odpowiedzialności, którą jeszcze raz podkreślam, nie ma tej dyscypliny w naszych indeksach, ale odpowiedzialność lekarza jest bardzo ważna. Ja posłużyłbym się może nie moją maksymą, tylko posłużyłbym się maksymą, która jest na ścianie ratusza w Ostrowie. Ona w języku polskim brzmi tak: w zgodzie małe rzeczy rosną, w niezgodzie nawet największe się rozpadają. To powiedział Gariusz Salivatius. I ta maksyma, żebyśmy byli zgodni z tym, co wiemy i to, co robimy, i dla kogo robimy, i jakiego typu oczekujemy reakcji związanej z tym, że działanie nasze jest oczywiście zgodne z maksymą hipokratesowską, po pierwsze nie szkodzić, to jednak jest zgodne i z naszą wiedzą, i z naszymi umiejętnościami, i z naszą chęcią służenia pacjentowi, co w XIX wieku bardzo ładnie jeden z Francuzów powiedział, że jak nie możemy wyleczyć i nie możemy już nic zrobić, to możemy pomóc, opiekując się w sposób psychiczny i w sposób mentalny kimś, kto jest bardzo chory. Ale nie zabierajmy mu nadziei i stale mówmy, że jest możliwość uzyskania jakiejkolwiek pomocy także z naszej strony, bo jesteśmy za to odpowiedzialni. Pan profesor wspomniał o Senece. On powiedział jeszcze coś takiego: contra spem sperare, czyli wbrew nadziei mieć nadzieję. Ja myślę, że te słowa pana profesora, nie moje, o tym, żeby na chorego właśnie w ten sposób spojrzeć. Rzeczywiście nie wszystkim możemy pomóc i że pan profesor zgadza się i promuje ten pogląd o opiece całościowej w każdej sferze życia, jest chyba doskonałym. Zawsze szkoda tej rozmowy, ale tak chyba muszę użyć tego słowa, sfinalizowaniem naszego dzisiejszego spotkania. Panie profesorze, bardzo dziękuję za możliwość porozmawiania z panem profesorem, za przyjście do nas, za to, że pan profesor przez lata służył olbrzymią pomocą, za życzliwość, której wyrazem bardzo końcowym, dziękuję. Właśnie tak pan profesor wspomniał, była to uroczystość w Kurniku, ale była to uroczystość ze wszechmiar zasłużona. Bardzo dziękuję za miłe słowa i dziękuję za zaproszenie. I życzymy panu profesor nadal długich lat życia, długich lat zdrowia i długich lat pracy, bo praca też jest oczywiście ważna. Bardzo dziękuję i nie wiem, jeśli pan zechce to potem może w jakiś sposób skorygować, to chciałbym teraz, żeby to nie wyglądało na duser, ale dziękując za życzenia zdrowia, chcę powiedzieć, że w tych życzeniach ma pan dziekan też swój udział i dzięki pana postawie, a także właśnie tej holistycznemu widzeniu postępowania terapeutycznego,
pobyt na Pana oddziale po moim zawale był na pewno dla mnie pożyteczny i dużo mi pomógł. Bardzo też za to dziękuję osobiście. Miło mi słyszeć te słowa i powiedziałem zawsze tak, służymy pomocą, jesteśmy do dyspozycji. Bardzo dziękuję za wszystko i dziękuję za zaproszenie mnie do programu. Jeszcze raz, Panie Dziękuję profesorze. Bardzo.